Chyba trudno znaleźć kogokolwiek, kto podważy sens częstego przebywania na łonie natury. Spacery w lesie obniżają stres, uspokajają i pozwalają chociaż na chwilę zapomnieć o problemach. Jednak zwłaszcza w mieście las nie zawsze jest na wyciągnięcie ręki. No chyba, że taka mała namiastka lasu. W Ministerstwie do Spraw Samotności otwarte zostały gabinety do leśnej terapii, w których można usłyszeć śpiew ptaków i porozmawiać z terapeutami. Karolina Komoda. Chociaż oczywiście nic nie zastąpi prawdziwego lasu i spacerów wśród drzew, to uruchamiając wyobraźnię, w tym miejscu można mieć pewną namiastkę lasu. W Ministerstwie do Spraw Samotności otwarte zostały gabinety do leśnej terapii. Pobyt w nich ma przybliżyć zwłaszcza seniorów do natury. Wszyscy tęsknimy, widzimy jak świat idzie do przodu, jak wiele się zmienia i często jesteśmy szybciej, bardziej w telefonie, w komputerze niż w wielu innych rzeczach. A las nas przybliża do natury, do tego, od czego się wszystko zaczęło, stworzenia świata, od tych pierwotnych rzeczy. My wszyscy za tym tęsknimy, nie zawsze na to mamy czas, więc dzisiaj kto nie ma możliwości czy siłowej, zdrowotnej, czy nie ma czasu, żeby wyjechać do lasu, może przyjechać do Ministerstwa do Spraw Samotności, poczuć się znowu jak w lesie. Podczas spaceru w lesie odpoczywają nasz mózg i układ nerwowy. Stajemy się spokojni, co pozytywnie wpływa na naszą psychikę. Podobne warunki powstały w gabinetach do leśnej terapii. Słychać tam śpiew ptaków, a w powietrzu czuć zapachy lasu. Potrzebowaliśmy takiego miejsca wyciszenia, spokoju, relaksu. Stwierdziliśmy, że byłoby dobrze właśnie jakby przenieść tych naszych uczestników tutaj różnych warsztatów do takiego miejsca leśnego, spokojnego, w którym można znaleźć innego człowieka, można porozmawiać, ale też można spędzić czas jeden na jeden, na przykład na naszych dyżurach wsparcia, czyli właśnie tutaj można odbyć jakąś rozmowę z psychologiem. Miejsce ma zachęcać do rozmowy i otwarcia się przed terapeutą. Niektórym może to przynieść bardzo pozytywne efekty. Coraz bardziej dostrzegamy, że zgłaszamy się po wsparcie, po pomoc psychologa nie oznacza, że jesteśmy nienormalni, jak to się czasami nieładnie mówi, tylko że każdemu z nas to może trochę ułatwić, po prostu usprawnić nasze życie, więc to jest bardzo ważne i promowanie tego, że terapia bardzo często ratuje życie i pomaga nam wszystkim. Bo ja mam poczucie, że nie wiem, moja terapia pomaga nie tylko mi, ale też mojej żonie, mojej rodzinie, mojemu otoczeniu. W gabinetach do leśnej terapii będzie czekać profesjonalne wsparcie. Mieszkańcy Katowic i okolic mogą skorzystać z pomocy i porozmawiać o trudnych sytuacjach życiowych. Wstęp jest bezpłatny.